To jestem ja, zwykły gracz One Bloku na Anarchii. A to jest set Antori, czyli najlepszy set na tym serwerze, który daje dużo różnych fajnych rzeczy. Niestety przez to jest też trudny do zdobycia. I zdobycie jednej chociażby jego części wymaga naprawdę paru dni ostrego grania. Ale w dzisiejszym odcinku mam zamiar zdobyć całego takiego seta, co nie było wcale prostym wyzwaniem. Lecz była jedna rzecz, która mnie pocieszała. Miałem przy sobie jeszcze mojego przyjaciela, który w dzisiejszym odcinku pomoże mi z tym wyzwaniem. No i jak widzieliście po wstępie, na serwerze jesteśmy mało widoczni. Ale w dzisiejszym odcinku mamy zamiar to zmienić. O, 180 stopni. Ano. Dobra, przejdę się filmie. Jak już wspomnieliśmy, mamy zamiar zdobyć najlepszego seta na serwerze. Seta Antori. Mamy w posiadaniu już jednej z najlepszych części, czyli spodni. Zostały nam tylko... właśnie tak. Pokaż widzom spodenki. Widzowie, oto są spodnie Antori, warte jakieś 6 milionów. Udało mi się zdobyć z bossa. Więc no, tak, zostały nam buty, klapa. Na dzisiejszy odcinek pozwoli, że je przejmę, dobrze? Dobrze. Okej, to robimy trade'a. Ja ci wrzucam moje, byś miał jednak spodenki. Ale nie, ja mam swoje zapasowe. A, spoko. To ja sobie do Ender Chesta schowam. Swoją drogą, mam tu parę rzeczy w Ender Chestie. Rozpocznijmy naszą przygodę. Ja tutaj zakładam Wiesz co, myślę, że najlepszym sposobem na rozpoczęcie będzie zebranie kasy, bo mam niecałe 5K. Jakby... To nie jest dużo. U mnie sytuacja ma się trochę lepiej, ale przypomnijmy... skupmy się jednak, moim zdaniem powinniśmy się skupić na... W naszym pierwszym celu, czyli na początku, ja zaraz polecę i sprawdzę, jak tam z bossem, za ile czasu będzie Ostatnio boss. Byłem, teraz w ogóle był jakiś update tego bossa. I co się zmieniło? Mocniejszy jest? Lepszy lód? A zapomniałem, że nie mogę używać komend, bo mi wyłączony czat, więc tak się muszę cepać. Nie, są nowe moby. Jest na przykład ogr czarodziej. I oni po prostu, no to są jak obrońcy, jest więcej rodzajów obrońców Antori, tak w skrócie. Ciekawe. Mądrze powiadasz. W ogóle sobie... Widzowie, fun fact, bo jesteśmy fanami pingwinów, a raczej pingwinami. Więc jakbyście mieli jakieś pytania odnośnie tego, jak się poznaliśmy, to zawsze możemy nagrać odcinek z Q&A, na przykład na jakiś okrągły próg, na przykład gdy Klawek wbije na swoim kanale 500 subów, to myślę, że moglibyśmy nagrać Q&A. Co ty na to? Na 500 subów myślę, że nie, zresztą na 500 subów robię gierkę, lecz... Mam zamiar kiedyś zrobić Q&A, dobra. Ja tu sobie zabijam moby. No to musicie wbijać dużo subów, żeby Klawek miał zachętę. Tak, może kiedyś zrobię Q&A. Raz już robiłem na live z pokazywania twarzy. Odruch czarodziej. Jakby druh, jakby... Nic, nie ma żadnych specjalnych umiejętności. Chyba nie. Chyba to jest po prostu obrońca Antori, ale inaczej się nazywa. Właśnie, no, wiesz, ostatnio coś tak lagował serwer. Wydaje mi się, że to przez to, że był ten update. Tak samo, patrzcie, jak bierzecie sobie gwiazdkę, szybka podróż, czyli Warps, to wszystko ma takie dziwne tytuły. Wydaje mi się, że to właśnie przez to, że był update. Dobra, ja sprawdzam, jak tam z bossem. Więc no, sobie, wiesz, tak tematowo jest. 40 minut jeszcze, bratku. Dobra. 40 minut, mówisz? Kurde, dużo. I widzicie, dzisiaj cały ten set chcemy zdobyć. Co nie będzie ani trochę proste. Na pewno nie zajmie to nam jednego popołudnia. Właściwie to już jest całkiem wieczór. 20 to nie jest popołudnie. Jeszcze nie ma 20, ale...
się powoli Dobra, ja idę do Huntersora, wiesz? Pewnie zastanawiacie się, o co chodzi z Huntersorem, kim on jest i czemu u niego się tak dobrze zarabia. Otóż, Huntersor to gracz, który ma najprawdopodobniej najlepszą zarabiarkę na całym serwerze i w godzinę jesteście w stanie u niego zarobić $1 000 000. No, co chyba nie muszę mówić, że jest całkiem dobrą sumą, więc jego zarabiarka po prostu się strasznie opłaca. Dlatego jest najlepszą zarabiarką na całym serwerze. Dobra, odbieramy kamień od naszego minionka. A właśnie, prowadzę was, widzowie, po wyspie. Więc tak, tu mamy farmę One Blocka, gdzie jak kopiecie One Blocka, to dosłownie woda spycha tutaj wszystkie bloczki. A zgadnijcie, widzowie, kto to zbudował? Czyżby pingwin w okularach? I jak przy okazji, jak są jakieś moby, to się palą tutaj w lawie. To też przesuwa. Więc no, taka farma. Kto projektował to? To jest farma Kobla. To jest nieskończone źródełko. To jest taka stacja jakby robocza. Ciekawe, kto to wszystko zrobił? To się nazywa Huntingiem. To jest nasz minionek. Minionku, minionku, oddawaj mi mój bruk. Minionku, minionku. No nie słucha się mnie. Trzeba go to sprzedać. To jest farma jagódek. Trzeba go sprzedać rabom. Tu są zbiory z farmy bambusów, ale Antek postanowił to zabudować, żeby robić, kurde, zapasy. Zapasy na zimę, stary. Jak planujemy rozszerzyć zarabiarkę, to nie będziemy mieli bambusów, nie? A bez bambusów się smutno żyje. Tutaj jest strefa chillu. Mamy też pełno golemów. Tak, jest strefa chillu, jest domek Antka. Dom Antonio. No. Nie, jest też. Nie wytarłeś, a mi na chaty włazisz. Bitów nie wytarłeś. Sorry, sorry. Jest też sekretny pokój, w którym jest magazyn. Zdradzasz moje sekrety. Weź postaw z powrotem ten dywanik. Już lecę. Lecę postawić z powrotem wyganik, tak. Dywanik. Dywanik. Dobra. No to tak. Tu jest farma mięsa z zombie. Nie wiem po co nam. Tu mamy farmę brodawek. Tu mamy farmę śniegu. Wiadomo. Tu mamy lochy. Tu mamy lochy do przetrzymywania naszego kolegi z wyspy. Tu mamy farmę ekspiarkę. Jest zejście na dół. Zgadnijcie, kto zbudował. No, ciekawe. Jest też farma trzciny, której... Jest też farma trzciny, której akurat ty, Anikson, nie zbudowałeś. No i Janek nie zbudował. Jest domek Janka. Dom niewolnika Kenai 19. Który ma też tajny pokoik. Można to sobie rozkopać. On się na pewno nie obrazi. Na pewno. A, Antek, weź to zostaw, please. To na sprzedaż. Hehe. Ciekawe, że on napisał tę tabliczkę akurat do mnie. Hehe. Hehe. No, nie zabieraj. Zły Antek. Dobra. Jak widzicie, tu mamy naszą farmę bambusów też. Nie wiem, czy pamiętasz, ale mam mleko. Aha. Chciałam zabić Piotrka. To ja się lepiej zmywam. Aha, sobie też wolnąłem slownessa i ignessa. Super. Więc w sumie to tak, to jest tyle. A nie pokazałeś mi stare najważniejsze rzeczy i mówisz, że że to już tyle. Farmy bambusów? No. Powiedziałem, że tu jest farma bambusów, lecz niestety chyba się trochę zepsuła, więc będzie trzeba naprawić szybko. Już naprawiłem, bratku. A, dobra, to ci. No. Widzę, że Huntersor tam się dalej reklamuje. Dobra. No co? Mam plan. Może zabierzemy się za to, co mieliśmy robić od początku. Najpierw pokażę im coś fajnego, dobra? Wiesz, jak to jest? Larenę niewidkę, wiesz, że cię widać, Elytra.
Aha. I widać twoje partikle, pobiegasz. Bardzo je widać? Bardzo je widać. Nie biegnij po prostu, normalnie idź. Widać je teraz? No nie, nie wiem, co ty jesteś. O, tu jesteś chyba. Nie. Jakieś partikle są. Oje. A, no tak, no to są lewitujące partikle. Tu jesteś. Do mnie. To jest kwiatki. Nie, kwiatki. Kwiatki. Lip kwiatki. Żałujesz tego. No coś. Żałujesz. Zaniszczenie kwiatków jest bar na mojej wyspie. Ochnyść. Ochnijeś. Naprawiaj to. Naprawiam. No nie pójdź kwiatki, teraz dywan. Trzeba było mnie nie palić. Dobra wymówka. Ej, odwróć się. Ruch, odwróć się. Dobra, dawaj, ja przed tobą uciekam gdziekolwiek na wyspie. Wiesz, nie, mam lepszy plan. Nie wiem, czy wiesz, jaki jest cel tego odcinka. Zdobycie Seta Antoni, więc mam plan. Może zabierzemy się za zdobywanie Seta Antoni. Ja się to tylko taka moja sugestia. Nie, no stary, co ty w tym odcinku? W ogóle tego nie zrobimy. Wiesz, tak, może pozabijajmy trochę. Zabijanie jest cool. Zabijanie jest bardzo cool. Zrób z bossa. Nauczy się nie krzyć z deplantanką. Zbieraj, dziadzie. Ile zostało do bossa? 20 minut chyba, nie? Tak trochę tutaj. Kinda. Kurde. No ja mam... Ej, a ten czarodziej... Ej, ciekaw, czy z tych czarodziei i tak dalej też może wypadać. Ja się powiem, czy wyglądają te lochy bez Fulbrighta? Nie, nie wypada. Chęci, że po prostu przepięknie. Dobra, stary, ja idę się szykować na bitwę. Gościu mi zabije wszystkich tych. Wszystkich, stary, szykuję się na wyspę. Na bitwę, nie? Szykuję wszystkie, bo normalnie wyklesy. Dobra. Na początek rzucamy im Poisona dwójkę. Slownessa. Weaknessa. A... Sobie był raz się żyje, nie odłożyłem pieniędzy do banku. Pida strefa, dobra. Dobra, to ja ci oddaję spodenki. I kończę. No i przez kolejne dni nie miałem nic innego do roboty poza farmieniem serca Antori. No i parę razy byłem na bossach, ale bez skutku. Lecz pewnego dnia... A stało się tak, gdyż na serwerze powstał nowy event z okazji Dnia Dziecka. W evencie na spawnie pojawiła się wieża wyzwań, w której trzeba było zapłacić jedno ciastko, by się do niej dostać. W wieży za zabijanie graczy lub potworów można było wchodzić na wyższe piętra. Pięter było 5. Za zabijanie graczy lub potworów wdropiły paczki cukierków, które potem na spawnie można było otworzyć, albo za 250 paczek kupić klucz do cukierkowej skrzyni, który posiadał całkiem spoko drop. Więc teraz możecie zobaczyć, jak mi poszło.
Niestety przez to, że lochy były zamknięte, musiałem kupić seta, lecz niestety nie miałem takich pieniędzy, by go kupić, więc musiałem wymyślić sposób, by zarobić. No i miałem już pewien plan. Halo, halo? Ano, witam, witam. Kurek, kurek. Sprawa jest. Ustaliliśmy, że ja mu zrobię parę fajnych miniaturek, a on na ustalony termin da mi 10 milionów. Również podczas czekania odkryłem ciekawy sposób na zarobek. Widzicie, mam tu skrzynkę z itemami, dokładniej z drewnem, ale nie byle jakim drewnem, gdyż są to moje podpisy. Jak widzicie, są one nazwane jak itemki. Lecz, jeśli zbierzecie go tak, nie widać, że to są podpisy. I to wygląda, jakby te itemy serio tam były. Mam zamiar wystawić sobie to na, samo nie wiem, 4 miliony. Jeśli jakiś dom mi to kupi, to będę mieć 4 miliony. I jak widzicie, tam jest jeszcze jakiś dom. Ogółem ostatnio mój kolega, gościu z wyspy, który no w sumie trochę jest moim kolegą, no kolega mojego kolegi, no a kolega mojego kolegi to chyba też mój kolega, no nie wiem, ja go lubię. Jest to właśnie ten Ignakol, stworzył dla mnie i dla siebie dom, bo ja nie miałem, tylko to coś czarne to był mój dom, więc on zrobił też dla mnie, więc idziemy sprawdzić, jak on będzie wyglądać. Ja już tam kawałek widziałam, ale stwierdziłam, że nagram moją reakcję. Będzie trzeba też zniszczyć to czarne, ale to jeszcze się zobaczy. Chwila. Okej, są filary. Okej. W sensie jakby nie jest jakiś mega wow, ale jest serio dobre. Fajne. Muszę przyznać, że mi się podoba. Widzę fajny design z ogniskami. Lecz chyba to nie jest jeszcze dokończone. Dokładnie. Nie wiem. Myślę, że jak będzie dokończone, to się tu wprowadzę sobie ogarnę jakieś itemki. No a teraz idziemy zniszczyć tutaj to coś. Lecz wpierw może sprzedam to. Wystaw. No i 4 miliony. Mogę za to dostać bana, więc jest to bardzo ryzykowne, ale jeśli osoba, która to kupi, nie będzie wiedzieć, że można za to zgłosić, no to ogółem wygryw, bo a nawet jak dostanę bana. Za 4 miliony dostanę bana za może 12 dni. Więc jakby 12 dni braku grania za 4 miliony, no to dobra cena. No, myślę, że jest to opłacalne. W 12 dni bym chyba nie zdobył 4 milionów. A przez ten czas będę mógł robić też inne rzeczy. No, mam nadzieję, że mimo wszystko nie dostanę bana. I co? Wystawiamy Shulker Box. 4 miliony. Okej. Widzowie, patrzcie to. Kasa 4 miliony. Wcześniej byłem na serwerze, żeby to nagrać, ale z jakiegoś powodu mi się nie nagrało, więc teraz wam nagrywam jeszcze raz, że dostaliśmy 4 miliony. To już zabity? Nie, już czas minął. Czekaj, jak nie ma czasu, to znaczy, że jest rozpiany. Stary, boss tu jest. A nie, czekaj, to jest boss? Nie, to jest po prostu. Nie! Zabiłem bossa! Zabiłem bossa! Tak? Był boss! Zabiłem... Czekaj, nagrywało się? Zabiłem bossa, ale chyba niestety najgorszy loot, czyli dwa klucze do rzadkiej skrzynki. A dasz mi jeden? Dobra, jedynie ściągać. Już w sumie no nie wiem, ale... Może inaczej zachowam sobie, może ci dam, ale w sumie
W sumie to mi o tym powiedziałeś, bez ciebie bym go nie ogarnął, więc dobra. Ale... Nie, możemy się wymienić, że ja ci dam na przykład zupkę, a nie, bo ja chyba zupkę na lotanie bez... Mogę ci, ja ci dam, mogę ci dać zupkę na lotanie na 20 minut, to ty mi dasz klucz, na przykład. Spoko, spoko, ale teraz... Czekaj, ale... Dosłownie zero serc dałem. I się udało. Jeszcze w ogóle nikt nie widział tego bossa, tam jedna osoba poszła, bo każdy myślał, że on jest gdzieś indziej. Dobra, to co? Otwieramy kluczyk. Radka skrzynia. Jeszcze mi potem zrepejniesz, okej? Mhm. Dobra, widzowie. Trzymam kciuki, żeby się udało. Jeszcze sobie szybko luknę, co w niej jest. Takie rzeczy nie jakieś mega dobre, ale może się trafić coś fajnego. Dobra. Otwieramy z animacją. Serio, chyba najgorszy możliwy loot. Właśnie nie najgorszy, ale słaby, siekierka zwykła. Dobra, zaczekaj, ukośnik wymiana. Igna... Czekaj, jak ty masz? Ignaki... Lok? I jak się... Czekaj. A czekaj. Ty na końcu. Ukośnik wymiana. Dobra. Chodź tu, chodź tu. Okej, teraz. Wsłałem. Się wymienimy i będę kończył. Nie, nie dam spację. Jedna wymiana. Ławek 222. Okej, dobra. Więc ja ci daję klucz, ty mi dajesz zupkę i akceptuj. Dobra. Świetnie. I powiedz, co ci dropnie. Ja też otwieram z animacją. Otwieram z animacją i... Łopata! Kurde. I siekierka. Jeszcze gorzej. Słabo, słabo. Ja bym się cieszył chociaż z tych pracowników, bo ich by można było drogo sprzedać. No ale trudno. To zawsze coś, bo siekierkę właśnie miałem trochę na wyczerpaniu. Jakoś mega, ale wiesz, tak trochę słabo miałem, a tak to mam przynajmniej jakąś tam lepszą. Dobra, to ja będę na dziś kończył. Na ura. I wreszcie nadszedł dzień, w którym dostanę moje 10 milionów od kurka. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Zowie? Aha. Co? Co się stało? Czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra, masz, czekaj. Okej, okay, dobra. W takim razie brakuje... Czekaj. Co? Te... to jest milion bez jedynki. Czekaj. Nie, to jest... Dobra. To będę ciągle przerywał. Dobra. Aż ile będzie? 7, 8... Czekaj. 9 i 10. Czy jeszcze dobra. Jakiś masz? Czy tylko te 10? No jeszcze, no, zostanie tylko 6 tysięcy. W takim razie wypłacę sobie moje wszystkie monety, lecę na Ach. I teraz tak, dobra. A jak to kupić? Jak to kupić? No na Ach. Czekaj. Idę do napierśników. Kurde, już nie ma tego dobrego, ale... I tak kupuję... Dobra. Widzowie, pierwsza część seta Antori. Widzowie, mamy klaty Antori! W sumie to już druga część. Jeszcze dwie części mam do zdobycia, czyli buty i hełm. A ile zostało ci kasy? A ile zostało mi kasy? Jeszcze prawie niecałe 6 milionów. Więc... Kupuj buty. A są jakieś? Czekaj. Na pierwszej stronie brak motywu. Czekaj, tu są same buty Hermesa. A nie, są Antori za 5 milionów. Ale czy będę... nie, nie ma lepszych. W takim razie kupuję. Dobra. Przeboliłem cały hajs, ale mamy 3/4. Tylko hełm widzowie został. Tylko hełm. A ja jestem z tym zarąbistym setem. Jak chcesz, możesz się tepnąć. Ja wyglądam tak dripowo. Widzowie. Drip to ja mam na anarchię, a na seta. Widzowie, po prostu... To jest ta chwila, którą czekałem.
parę tygodni. Bo ja od paru tygodni nagrywam ten film, od paru tygodni gdzieś go tam sobie robię. A najprawdopodobniej już dzisiaj go wreszcie raz a na zawsze skończę. O, jak ja byłem wtedy głupi, że myślałem, że naprawdę tak szybko skończę ten film. Ogółem po paru dniach faktycznie kupiłem hełm i brakowało mi tylko spodni Antka, by ukończyć całego seta. Tylko Antek musiał wyjechać i trochę długo na niego czekałem. Lecz po czasie, który przeczekałem, wreszcie mogłem skończyć wyzwanie. Działa? Czekaj, czy mi OBS nagrywa wszystko tak? Po chyba 40 latach, kurde. Ponad miesiąc. Wywaliło mnie. Jeszcze raz. Dawaj jeszcze raz. Tym razem internet nie działa, nie. Nie, stary. Stary, jest za późno, by to pierniczyć. Wbijaj na tego serwa, kurde. Ale nie mogę wbijać, internet mi wywalił. Wywala mi T-Launchera. Teraz jak zresetuję T-Launchera, to weryfikacja będzie wydać moje połączenie, jak zgaduję. Nie, ja to walę. Piernicze, stary. Nie, stary, nie piernicz. Razy dwa. Nie, piernicze, stary. Razy dwa. Stary! Podwajam i daję następnej osobie. Piernicze razy cztery. Stary, jest za późno, by to pierniczyć. Podwajam i daję następnej osobie, czyli piernicze razy 8. Ostatnia próba, stary. Błagam, niech to zadziała. Resetuję komputer dzisiaj piąty raz. Internet chyba 20. Wbijam na serwer, jak mnie zaraz nie wyrzuci. Stary, ja ci szybko wyrzucam te spodnie, nie? Szybko, stary, do mnie. Dobra, jestem za tobą. Czekaj, czemu ty latasz? Ty masz zupkę? Wyrzuć spodnie po prostu. Widzowie, kończymy ten odcinek. Stary! Ej, stary, bo ja mam całego seta. Stary, co się stało? Wywaliło mnie. Aha, ej, bo ja nie mam... Stary, bo ja... Czy ja coś zepsułem? Jeśli nie zauważyliście, to zamiast dostać dodatkowych serc, straciłem 3, a powinienem dostać dodatkowe 60, posiadając całego seta. I to był najprawdopodobniej jakiś błąd, lecz nie będę wam pokazywał kolejnego półgodzinnego nagrania, jak zastanawiam się, co może być nie tak. I tak właśnie zdobyłem set Antorii.